Najprawdopodobniej od czerwca rachunki wystawiane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji będą wyższe, poinformował prezes Rafał Zalesiński, przedstawiając propozycję nowych taryf na nadchodzące 3 lata. Tryb przypuszczający jest tu w pełni uzasadniony, bo w kwestii spraw wodnych od stycznia wszystko się w Polsce zmieniło, poczynając od ministerstwa, skończywszy na podmiocie, który zatwierdza taryfy. Nie jest to już jak dawniej Rada Miejska Leszna, ale nowy podmiot Wody Polskie. Właśnie do Wód Polskich 12 marca została wysłana propozycja nowych taryf dla Leszna i aglomeracji leszczyńskiej, a wody mają teraz 45 dni na ich weryfikację i ewentualne zatwierdzenie. Podczas konferencji prasowej prezes Rafał Zalesiński tłumaczył, że podwyżki są konieczne ze względu na wzrost kosztów operacyjnych i planowane przez przedsiębiorstwo inwestycje, jak na przykład modernizacja oczyszczalni ścieków, to ponad 13 800 000 zł. Inwestycyjne plany MPWiK dla Leszna i aglomeracji, czyli Święciechowy i Lipna, to ponad 43 miliony złotych na najbliższe 3 lata. To może jeszcze tylko powiem, jeżeli rozpocząłbym od slajdu ostatniego i pokazał cenę, to pewnie Państwo byście już nie słuchali całej tej otoczki prawnej, dlatego zrobiliśmy to w ten sposób. Obecnie za metr sześcienny wody i ścieków płacimy brutto 8 zł 93 grosze. Na tę kwotę składają się 3,28 za wodę i 5 zł 65 groszy za ścieki. Po planowanych i rozłożonych na 3 lata podwyżkach będzie to 9,27 w pierwszym okresie, w drugim 9,47, a w trzecim 9,89 zł. Jeśli oczywiście nasz wniosek zyska akceptację Wód Polskich. Prezes Rafał Zalesiński przedstawił też zestawienia, z których wynika, że ceny za wodę i ścieki są w Lesznie niższe od średniej krajowej i będą takie nawet po planowanych podwyżkach.